Proponowane przez Strzegomskie Centrum Kultury Nowości to sekcja taneczna, zajęcia teatralne oraz koło filozoficzne. Uczestnictwo w nich jest bezpłatne i każdy chętny może wziąć w nich udział. Sekcja teatralna, która będzie spotykała się, pierwsze spotkanie będzie we wtorek u nas tutaj na terenie Centrum Aktywności Społecznej. Natomiast druga sekcja, czy właściwie koło filozoficzne, tak fajnie brzmi, będzie miała swoje spotkania w czwartki też tutaj u nas w Centrum Aktywności Społecznej, w sali herbowej. To jest taka piękna salka, która myślę, że do tematu się bardzo ładnie nam tutaj wpisze, bo w takich, myślę, pięknych pomieszczeniach łatwiej się o tematy, w tematach filozoficznych poruszać. Sekcja tańca nowoczesnego odbywać się będzie dwa razy w tygodniu, w przeciwieństwie do pozostałych nowości. Zajęcia taneczne prowadzić będzie Barbara Ryszawy w każdy poniedziałek i czwartek. Dopóki jeszcze nie otworzymy nowego obiektu, te zajęcia będą się odbywały na hali sportowej, która w tej chwili jest, bym powiedziała, własnością Liceum Ogólnokształcącego. Natomiast tak oprócz sekcji, to jeszcze chciałam Państwa serdecznie zaprosić na dzień 12 lutego, tak w okolicach Walentynek. Chcemy zrobić taką galę muzyki operetkowej, to będzie niedziela o godzinie 16, ponieważ nie mamy własnej dużej sali jeszcze w tej chwili. Zapraszamy Państwa serdecznie do Bohuna, gdzie ta gala muzyki operetkowej dla Państwa będzie.